Maluchy z przedszkola numer 5 w Suwałkach uczciły dziś święto swoich mam. Dzieci przygotowały specjalnie na tą okazję uroczystość. Nie zabrakło piosenek, wierszyków, ręcznie zdobionych laurek i życzeń. Przedszkolaki dziękowały kochanym mamusiom za miłość i poświęcany czas. Co ciekawe, kochać mamę można za wszystko, nawet za obiady i lody. Tak, i co jeszcze? Za co się kocha mamę? I obiady mi robi jeszcze. Za to, że mi coś kupuje. Na przykład tak, lody, lizaki, no wie pani, o co chodzi. Uśmiech twą burzę upiększa i do uśmiechu innych zachęca. Kocham ja za to, co mi wszystko robi i za to, co... Ona mi pomaga w pisaniu literek i mi wszystko kupuje. Bo robi mi ciastka i na przykład placki, naleśniki. O, zaza, o, zaza, moja mama daleka. O, zaza, o, zaza, moja mama daleka. Bo mnie kocha. Bo kupuje mi różne rzeczy. Na przykład? Mięska, chlebek. A mama jest najfajniejsza na świecie? Tak. Twoja? Tak, bo ona mnie słucha. Bo mama właśnie mnie kocha najbardziej. Dlatego po prostu, że jest fajna. No. Mamy natomiast ze wzruszeniem oglądały swoje pociechy. Bycie matką to ogromne wyzwanie i jednocześnie największe szczęście w życiu kobiety, mówiły. Jest wielka odpowiedzialność i cały czas się w zasadzie uczymy i to jest bardzo wielka sztuka, żeby dobrze dziecko wychowywać w miłości, w przyjaźni i tak naprawdę ja się staram wychowywać Zuśkę tak, żeby była moją przyjaciółką. No to jest najwspanialsza rola życia, myślę, dla każdej kobiety. To jest ogrom uciechy, radochy. No i się nie oszukujmy, ale też i problemów. Ja zawsze twierdzę, że kobieta to jest najlepszy matematyk świata, bo mnoży dzieci, dzieli łoże, dodaje urody, no i odejmuje wieku sobie. A dziecko to jest taki wspaniały odmładzacz. Psychiczny, fizyczny i ogólnie. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przy kawie i herbacie.